To mamy, nagrywamy gołębie kostka. Krakowski winerek Budapeszki. Witam wszystkich na kanale Lotowanie Andrzeja. Jestem dzisiaj na targu w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawe też jestem, co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy to znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Kostek można? Na chwilę? Kostek to tutaj te krzyżaki po 5 dych, te winery 100 zł, te Budapeszty 150. Tak. Krakowski się tam pytałem, pojedę krakowski 70 zł. Parka parzysta, proszę, 70 zł krakowski. Po ile mają w lotach? Po 7 w lotach, 7 na 7, także tak kosztują, a ten winer też kosztuje trochę, nie? Samica, winerka, 60. 60 zł, ale fajna postawna, tylko ogonek widzę bielutki, końce tylko. Zgrabna jest, zgrabcze. Tutaj te krzyżaki, ten fajny piżaczek żółty. Po 60 zł sztuka. Po 60 sztuka. Gołębie kostka nagrywamy. Ale masz, ten to jest, czekaj, czarnodziób? Tak. Się zawsze mówię, też jest fajny, bielutki silka. Ten czarnodziób co on kosztuje? 50 zł, samica. Pasiaczki? Pasiaczki 120 zł. Tam ci co pisali, co miał kostek po 20 zł, wszystkie gołębie tam 40 sztuk, wszystko sprzedane, także nie, nie aktualne, poczekaj, zaraz, zaraz powiesz, poczekaj. Te próbowe? Po 60 zł obejmuje. Tutaj te pasiaczki, tutaj po ile tak mniej więcej? Te 1,5 stówy, a te to po 25 zł. Tutaj? Tak samo, po 2,5 dychy. Po 2,5 dyszki. Gołębie kostka nagrywamy, namiar jest. To kostek ma 30 sztuk takich jasnych, ale to są wszystkie stare? Same wyloty, ja mam wynamiar. Starych jest 4 czy 5, a resztę wszystkie młode. Piżaki, czyli 30 sztuk jest, tak? Po cena? Po 20 zł. Po 20 zł zapraszam do kostka. Tamte poszły, to myślę, że te i puszczą. 4 piżaki jest tylko same stare. Po 20 zł zapraszamy do kostka tutaj. A ten wyświan, co jest też w tym locie, czy nie? Z tego lotu, tak jak stoją, z tego lotu. To tak, to są też piżaki, kostek tutaj. Po 20 zł, taki kostek ma dzisiaj gołębie. Proszę zobaczyć, jak się gołębie prezentują. Tydzień czasu i po pierwszym. Tak, widać, że są pierwsze wyluciki, same wyluciki. Po 20 zł. Jeszcze tamte. Po 20 zł taki kostek ma gołębie z lotu, jest 30 sztuk, tak? 30 sztuk, jest tylko 4 piżaki. Czekaj, dobrze mu. Wszystko zdrowiutkie, wszystkie gołębie stoją na baczność. Kostka tu nie ma lipy. Czekaj. Tu kostek ma takie krymeczki, po ile te krymeczki, te żółte młode na przykład? Młode krymeczki 8 dych parka. 8 dych parka, a te czarne tutaj? Czarne parka 120 i czerwony z czarnym stówem. Stówkę, to są gołębie kostka, tamten masłowy, co to jest? Para parzysty. I po ile one są? 120 zł za koroniatę, a 1,5 stówy za wylotkę parzysty. A ten tutaj, ta sroczka, ta żółta, co kosztuje? Tamten, ten hamburek inaczej mówią. Hamburek 4 dyszki. Także to też gołębie kostka, namiar jest. Ale masłowe, widzę. Winerki są fajne, tam miał też fajne winery, tylko że koroniaty. Po 2,5 dychy. Nie znam tutaj ceny. Wiedeńskie są, czarnodziób. To mamy wiedeńskie. Ale nie ma kolegi, nie wiem co kosztuje, jaka cena. Oglądamy dobrze filmy, piszemy w którym minucie filmu. Te są czarne wiedeńskie. Takie pasiaczki. Ale nie wiem. Takie wiedeńskie mamy, ale nie ma właściciela tutaj od tych wiedeńskich. Też mamy wiedeńskie. Tamten taki z pasami wiedeński, rzadko spotykany. Tu mamy wszystko po piątce.
Tu mam takie wiedeńskie, jak cenowo tutaj te białe? Od 50 zł. Od 50 zł mamy tutaj. A te tutaj wiedeńskie? Nie, jest taka cena podobna. 50. Te są po 150. Białe po 150. Białe 150, tak? A te czarne? Czarne po 40. A nie? I te wiedeńskie po ile? 120. Tutaj kolega podaje imię i namiar. Marek 516 086 321. Tamte wiedeńskie, co nagrywałem wcześniej, też kolegi Marka tutaj były. Jeszcze raz pokażę, tu mam, żeś wziął, ale chcę kupić. I te wiedeńskie kolegi Marka, co nagrywałem, te tak samo, to od 50 zł. Dobra. 50, perłowy stówka. Tutaj po 20. Podwiedliszki, proszę bardzo, podwiedliszki takie ściągowe, pasiaczek, karpiaczek, tu mamy. Krymeczek 20, bocian 15. Palpiaczek 25, burzynki. I ciemne, proszę zobaczyć. Po 5 zł. Po 5 zł, ale ciemne są, widać jak się prezentują te czarne. Widać naprawdę takie gołębie bystrzaki, takie do lotu, do lotowania. Tu mamy kończaki po 20, wyszlanczka, dychę, ten boczek 15. Tu winiarki młode. Winiarki po 15. Pocztowe. Pocztowe. Dzięki. Nagrywam gołębie pana Stasia, taki w Budapeszcie mamy czepelek. Ale nie ma pana Stasia, nie wiem po ile kosztuje. Więc oni, przepraszam, tu tak po ile mamy w klatce ten transdur, strauser inaczej? Ile to kosztuje ten? 5 dych. A tak przeciętnie tak po ile? Cześć Paweł. Poczekaj zaraz. No. A to, panie Stanisławie, tak po ile tutaj? Ja wiem, że są gołębie różne, wywrotki po ile? 50 zł sztuka, 30 zł sztuka. Czy od 30 do 50, widymki tak samo. Tu mamy namiar do pana Daniela. Pan Daniel to jest to samo, co pan Stasio. Jakby ktoś potrzebował coś. A krakuski? 50 parka. Te krymeczki, proszę bardzo, to pana Daniela, ile one kosztują? Kosztują trochę? 450 zł na krótkich dzióbkach, proszę zobaczyć. Teraz pójdę, zrobię tam zdjęcie. To te nyweczki? 100 zł, 120 zł. Tu mamy, a te tutaj, te spancy, inaczej, dobrze mówię, czy to są spancy, czy inaczej? Spancy te czerwone, ile tutaj para? 6 dych. Te winerki po ile? 15 zł, 20 zł Budapeszty, tak cenowo, to samo. I te krymeczki jeszcze tutaj, panie Stanisławie? 400 parka, proszę zobaczyć, jakie krymki. Widymy? Widymy po ile? Po stówce, bo też tam... To nie chodzi o cenę, nieraz chodzi o gołębia. Takie krymeczki 400 zł. Ile? 400 zł, tak dobrze mówię, państwo, 400 zł. To są 450, to jest krymka białostocka. To jest parka parzysta, czy parka parzyste, tak? Wszystkie krymki parzyste. Jeden sam jest żółty, jest mały. Gdzie jest kierowca? Parka parzysta, namiar tutaj do pana Daniela jest. Też gołębie tu pana Daniela, te krymeczki to jest 400 zł za parkę, to są też krymki białostockie, wszystko na krótkich dzióbkach. Natomiast te widymy są po stówce, a ta widymek, ten młody na prost, 150 zł. Te są na krótkich dziobach, te widymy, proszę zobaczyć. Od stówki i 150 zł jeden, teraz te krymeczki też. To gołębie wszystkie pana Daniela nagrywamy. Tu pan Stanisław poda namiar, bo pana Daniela akurat nie ma, ale pan Stanisław daje namiar. 886-604-792. Proszę tylko dzwonić o odpowiednich godzinach do pana Stanisława.
po takie krymki widzimy, tutaj co nagrywałem wszystkie pana Stanisława. Wszystkie gołębie pana Stanisława i pana Daniela, to pana Daniela akurat dzisiaj nie ma. A ta czajeczka, co ta czajeczka, samica jest? Samczy, co on kosztuje? Trzydyszki. Ceny wyjściowe, zawsze mówimy. Tylko imię Marka nagrywamy. Marek, te wyświęczeki żółte? 6 dyszek. 6 dyszek. Winerki? 250 i 100. Proszę bardzo, po 250 i 100. Te bociany? Po 200. Po 200. Po 200. Czy Marek opuszcza z tej sceny? Czy są takie ceny do targowania? To jest po 200 by muszę wziąć. To już Marek mówi na razie do zapłacenia to ceny. Dobra, pytałem się tylko tak. Tutaj ten wyświęczek kosmatu babciaty. Półtorej stówy. Te widzimy. Po 7 dych, po 6. Po 7 dych. Tu koło mi Marka nagrywamy. 5 dyszek. Od 5 do 7 dyszek. Tutaj ceny podlegają negocjacji, te chłopiżaczki. Tutaj podlegają ceny, Marek mówi, negocjacji. Czekaj, kolegi Marka, namiar mamy. Marek akurat tam, kolega co tam dzwonił, nie mógł odebrać. Poniedziałek nie dzwonimy do Marka. Poniedziałek nie ma czasu, odpoczywa po niedzieli i po sobocie. Także kolega nie odebrał z tego względu, że był poniedziałek na pewno. Także telefon jest aktualny, bo powiedział, telefon jest aktualny, tylko dzwonimy odpowiedni gorzej, nie dzwonimy poniedziałek do kolegi Marka, tak? Nie wiem skąd, rozumiesz, Marka Wiedeńskie, tak? Marek to Wiedeńskie, te czarne? Od stówki do domu, tak nie? Od stówki do domu, czyli do stówki, a te widzimy? No po 5 tak chyba, nie? Po 5 dyszek te widzimy. Ludzie, tu kolegi Marka nagrywamy, namiar jest? Półtorej stówy wydymki, a 200. Ale za sztukę? Za sztukę. Za sztukę po półtorej, tak. Sztukę Marek ceni po półtorej stówy za sztukę. A tutaj te ciemne koloniate? 250 parzyste. 250 zł parka parzysta. Tylko nie dzwonimy do kolegi Marka w poniedziałek. Pamiętajcie, ci, którzy dzwonią, do Marka nie dzwonimy w poniedziałek. Marek w poniedziałek odpoczywa po dwóch dniach. Momencik, kolegi Marka nagrywamy. No to będziesz nagrywał, jasne, czy będziesz się wpierdalał. Dobrze tam, słuchaj. Nie ma co, te jasne, Marek, po ile tutaj mamy? Od 5 dyszek do 7, tak nie wiem. Po ile? Od 5 do 7 dyszek. Od 5 do 7 dyszek, Marek, jeszcze tutaj mamy. Dobra, tamte to już nowy. Pięcik jeszcze, dobra. Marek, masz po, tutaj te krzyżaki. Po 2,5 dyszki, 3 dychy, poczekaj. Dnia 22 września. We wrześniu. Dnia 22 września odbędzie się w Wiedeńsku pierwsza wystawa gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików. Organizatorzy dla uczestników przewidzieli wiele nagród. W trakcie wystawy organizatorzy będą testować na rzecz Stasia Zielińskiego staż warczy z DMD. Ratunek wyceniono na 15 milionów. Bądźmy tam i pomagajmy. Tu kolegi Marka wszystko. Wszystko po dyszku tutaj co mamy. Kolega Marek ma po 10 zł, to są stare, młode, wszystko po dyszku, te piżaczki, te jasne po dyszku. Oglądajcie kanał Lotowania Andrzeja i to też wszystko jest po dyszku. Zobaczcie, co hodowcy proponują na targach w Wiedeńsku, Radomiu i Zwoleniu. Zostaw suba z dzwonkiem, aby cię nic nie ominęło. Wszystko po dyszku. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Siema, siema, siema. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka.